Cześć! Kolekcjonowanie lalek to świetne hobby, by wyrazić swoją kreatywność. Jest jednak kilka zasad, które warto znać. Pierwsze: Do włosów lalkowych używamy osobnej szczotki. Najlepiej, żeby była to szczotka z metalowym włosiem. W tym momencie. Um, produkty i naturalny olej, który produkuje nasza skóra głowy nie przejdzie na włosy lalki i dzięki temu te włosy będą służyć nam, a raczej naszej lalce zdecydowanie dłużej ponieważ nie będą zniszczone zasada druga nie wszystko od razu będziesz umieć perfekcyjnie nie zniechęcaj się jeżeli twoja pierwsza uszyta przez ciebie para spodni dla twojej ukochanej lalki jest totalnie bezużyteczna, ok, wyrzuć albo zostaw do pośmiania się w przyszłości i spróbuj jeszcze raz. Nic od razu się samo po prostu nie zrobi. Dlatego nie ma co się wściekać i nie ma co porównywać się do osób, które siedzą w hobby i na przykład właśnie szyją już kilka lat. Zasada trzecia. Nie warto, nie warto inwestować w rikasty. Może na początku kupienie lalki za jej 1,4 ceny wydaje ci się atrakcyjne, ale naprawdę nie, nie rób tego, bo potem taka lalka jest naprawdę mało warta na em, rynku em, i generalnie ciężko ją będzie sprzedać. E, poza tym, Sprzedasz ją za jeszcze mniejszą kwotę, mimo włożonej w nią pracy, typu makijaż, włosy, oczy i tak dalej, i jest to kompletnie nieopłacalne. Poza tym nie wiesz tak naprawdę, jaki jest skład tej lalki, ile tam jest tak naprawdę procent żywicy, o ile w ogóle to jest żywica, także może wystąpić jakaś wysypka, uczulenie. Ja się sama z tym spotkałam. Także nie jest to absolutnie dobra inwestycja, a poza tym możesz zostać usunięty z różnych forów, grup, ponieważ rikasty są bardzo często po prostu nieakceptowane. Kolejna zasada. W momencie, kiedy kupujesz sobie lalkę w rozmiarze przykładowo około 40 cm. Wydaje Ci się, że wszystkie buty będą ok, jeżeli tylko wpiszesz sobie w wyszukiwarkę, że szukasz właśnie ich na rozmiar 1 czwarta. No niestety, różne lalki różnych firm mają różne rozmiary i szerokości stopy. Dlatego zanim kupisz buty, które potrafią być bardzo drogie, zmierz dokładnie rozmiar stopy swojej lalki, żeby się potem po prostu nie zdziwić. Jest to dosyć. Ciężkie, żeby dopasować odpowiednią firmę obuwia do firmy lalki, jeśli nie jest to ta sama firma. Kolejna zasada. Nie zostawiaj swojej lalki samej w pokoju w momencie, kiedy masz zwierzaki. Ja osobiście zostawiłam swoją pierwszą BGD stojącą bez żadnej podpórki na biurku i wyszłam do łazienki. Po powrocie, po jakichś 30 sekundach okazało się, że moja lalka leży na ziemi, ponieważ em, mam koty i nie pomyślałam o tym. Przez co moja lalka straciła dwa palce i musiałam je doklejać. Następna zasada. Daj sobie czas, jeżeli chodzi o wybór imienia, osobowości, ostatecznego wyglądu, kolorystyki, stylu i historii swojej lalki. Cały fan polega właśnie na tym, żeby tworzyć postać, albo już jakąś, która jest na przykład czarodziejka z Księżyca i dopieszczać jakby swój model lalki, żeby wyglądała identycznie jak usagi, albo po prostu wymyślasz sobie postać, lub zostawiasz to lalce. To, co lalka sobie w cudzysłowie wybierze, to po prostu dla niej działa i tak się tworzy cały, można powiedzieć, charakter. Następna porada, można powiedzieć. Um, meble i akcesoria stworzone dla lalek 18-calowych typu American Girl są idealnym akcesorium dla BJD. Zwłaszcza w rozmiarze 1 czwarta, czyli tak tzw. MSD. Bardzo polecam sprawdzanie właśnie mebli, tudzież różnych scenek, ponieważ ta skala jest naprawdę bardzo, bardzo odpowiednia. Kolejna sprawa. Nie kupuj lalki tylko dlatego, że cię na nią stać. Jakkolwiek głupio to nie brzmi. Po prostu, jeżeli marzysz o lalce firmy X, ale jest ona w tym momencie dla ciebie nieosiągalna ze względu na cenę, a możesz kupić sobie lalkę firmy Y, ponieważ masz taką gotówkę właśnie w dłoni, to, mimo wszystko, jeżeli ta lalka Y nie jest tą wymarzoną i nie jest to właśnie. Lalka, o której marzysz, o której myślisz, że fajnie byłoby ją mieć tylko, e, dlatego chcesz ją kupić, ponieważ jej cena jest odpowiednia w tym momencie, to daruj sobie. Nie dać to żadnej jakiejś przyjemności, radości. Lepiej poczekać na tą wymarzoną niż zaspokajać swój głód lalkowania inną lalką. Dołącz do różnych grup. Na grupach możesz zobaczyć różne lalki na sprzedaż. Możesz zapytać bardziej doświadczone osoby w hobby o jakieś, właśnie, porady, jeżeli masz jakieś zawahania. Są również osoby, które bardzo chętnie pomogą Ci zakupić swoją pierwszą lalkę. Także naprawdę warto dołączyć do różnych grup. Są one również na Facebooku, są one w naszym języku. Także nie powinno być żadnego problemu. A naprawdę jest to fajne, kiedy możemy dzielić się naszym hobby po prostu z innymi ludźmi. Bardzo ważna zasada. Do makijażu naszych lalek nie używamy kosmetyków dla ludzi. Nie, używamy suchych pasteli. To znaczy, nie przecinek używamy suchych pasteli. Nie używamy nic tłustego. Nie używamy żadnych naszych podkładów, żadnych naszych eyelinerów, tuszy, i tak dalej, ponieważ to może zniszczyć naszą lalkę. Także używamy farb akrylowych, używamy właśnie suchych pasteli, używamy delikatnych, suchych kosmetyków, i oczywiście całą lalkową powierzchnię, którą chcemy pomalować, musimy zabezpieczyć Mister Super Clearem lub innym, jak ja to mówię, Werniksem, który pozwoli. Zachować odpowiednią barierę między nakładanym make-upem a żywicą samą sobie. Kolejna zasada, i bardziej nawet porada, nie porównujemy swoich lalek do lalek innych osób. Jeżeli twoją ukochaną firmą jest Tani Resin soul i uwielbiasz najtańszą lalkę w ich ofercie, jest to twoja lalka wymarzona i cudna według ciebie jest idealna, to nie aspiruj do kupowania jakichś innych lalek tylko dlatego, że Resin Soul jest B, bo ktoś tam tak powiedział, jest to beznadziejne generalnie nie porównuj się do innych kolekcjonerów jakby mieć swój własny gust, mieć swój własny styl lalkowania, ja na przykład mam lalki i resinsol i Dolsonowe i Volksowe i teraz mam składaka, także generalnie y no nie, jeżeli masz jakieś preferencje, to się ich trzymaj. Jeżeli zbierasz tylko stare Volksy, to je sobie zbieraj. Jeżeli zbierasz tylko Resinsole, to też sobie je zbieraj. Generalnie nie komentuj wyborów innych osób w taki jakiś negatywny sposób, ale też nie sugeruj się właśnie e, jakimiś tam krytycznymi spojrzeniami i uwagami innych. Pamiętaj też, aby swoje lalki przewozić i transportować w odpowiedni sposób. Musisz je zawsze zabezpieczyć, aby rzęsy się nie odgięły, lub jeżeli nawet tych rzęs nie ma, żeby twarz nie została uszkodzona podróżą um, i żeby lalka po prostu nie została zarysowana, ukruszona, połamana itd. Jeśli mogę doradzić, na czym można najbardziej oszczędzić, to są to oczy, ponieważ ich kolor z łatwością można zmienić w programie. Komputerowym, nawet ja to potrafię, a jestem totalnie zielona w kwestii obróbki i grafiki. Także oczy są naprawdę spoko, jeżeli po prostu do zdjęć potrzebujemy nagle ich w innym kolorze. Gorzej i trudniej według mnie, jako osoby zielonej, niedoświadczonej kompletnie, jest na przykład z włosami, lub no, już w ogóle makijażem. Także na oczach można sobie zaoszczędzić troszkę. Nawet jeśli nie masz czasu lalkować, pamiętaj, żeby raz na jakiś czas te lalki swoje wziąć, odkurzyć, przebrać lub w ogóle rozebrać. Jeśli chcesz je przechowywać gdzieś po prostu na zewnątrz, no to tym bardziej. Lalki najlepiej przechowuje w jakimś pudełku czy też w zaciemnionym pomieszczeniu typu szafa i najlepiej, żeby je przechowywać nago, ponieważ wtedy równomiernie zmieniają te lalki kolor. Jeżeli jednak chcesz sobie tą lalkę widzieć cały czas i traktować jako, powiedzmy, wystrój pokoju, no to tym bardziej pamiętaj, aby zmieniać co jakiś czas jej miejsce zamieszkania, miejsce siedzenia, inną półkę może, inne miejsce i pamiętaj, żeby tą lalkę przebrać lub rozebrać od czasu do czasu, ponieważ już pomijając kurz, chodzi tutaj o dostęp UV do żywicy, i żeby nie było tak jak z moim Akim, który ma część ciała, dosłownie pół ciała e, żółte, a druga, druga połowa jest w ładnym stanie, ponieważ no, tak się siedział akurat na półce. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Nie daj sobie wmówić, że jesteś na lalki za stary lub za stara. Generalnie e, żyje się raz, czasu nie cofniesz i jeżeli e, obczajasz sobie jakąś nową zajawkę, jakieś hobby, cokolwiek, to jeżeli masz ochotę w to wejść, no to wejdź i po prostu rób swoje i miej to wszystko w nosie. Generalnie miej w nosie ludzi, którzy nie potrafią uszanować Twojego hobby, niezależnie od tego, czy jest to jeżdżenie na rowerze, są to lalki, zbieranie znaczków, czy cokolwiek innego, co nikogo wokół nie krzywdzi, i generalnie nie jest to szkodliwe. Unikaj kąpieli lalkowych. I ja popełniłam ten błąd na początku. I później musiałam mojej pierwszej lalce wymieniać wszystkie haki, które miała wewnątrz, ponieważ po prostu zaczęły rdzewieć. A nie chcesz tego. Naprawdę tego nie chcesz. I to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Jest to taka garstka um, rzeczy, którą wzięłam głównie z mojego własnego doświadczenia i mam nadzieję, że Wam to jakoś rozjaśni, i pomoże. I nie popełnicie tych błędów, co ja, z połamanymi palcami, z orzewiąłymi hakami, zniszczoną żywicą, kosmetykami i zniszczonymi perukami. Także mam nadzieję, że po prostu wszystko będzie ok z waszymi wymarzonymi, pięknymi, wspaniałymi żywicznymi laleczkami. Także z mojej strony to już wszystko. Ja was bardzo gorąco pozdrawiam i życzę wam wszystkim szczęśliwego nowego roku. Pa pa!